Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Szwarc. Jesteśmy w miejscowości Roszkówko, tereny Kołorawicza. Prowadzę gospodarstwo razem z bratem od 2002 roku. Zaczęliśmy produkcję od 34 krów, a na dzisiaj mamy 180. Razem bydła jest ponad 400 sztuk. Utrzymujemy tylko młodzież jałówki, byczki są wszystkie sprzedawane. Na dzisiaj mamy jakieś 180 hektarów ziemi z dzierżawami. Główne zasiewy to kukurydza, użytki zielone i tam kilka hektarów zbóż. W 2016 roku zakupiliśmy nowy paszowóz, który stoi za mną, 16 metrów sześciennych, ale po pierwszych pracach stwierdziliśmy, że ta maszyna jest za mała i poprosiliśmy firmę Metaltech o zwiększenie możliwości załadowczej tej maszyny. Oczywiście Metaltech nie miał problemu, przyjechali, zabrali maszynę, dospawali górną część, tutaj tak jak widać taki tam pasek, to jest łączenie, 40 cm podnieśli i na dzisiaj w zupełności wystarcza nam maszyna, która no myślę, że ma w tej chwili jakieś 22 metry sześcienne na tą ilość krów, którą mamy, a na dzisiaj mamy 180 krów, wszystkich razem 160 w doju i to na jeden paszowóz wystarcza, żeby załadować. Dodatkowo jeszcze trudnimy się, też mamy firmę, trudnimy się usługami, rozłożeniem obornika, zbieranie sianokiszonek, zasiewy, zbiór praktycznie od początku do samego końca, ale to jest też wszystko powiązane z produkcją mleka, także te maszyny, które są u nas w gospodarstwie wykorzystywane, są także wykorzystywane dodatkowo na usługi.